lecimy do Cebola, ponieważ powiedział mi, że nowy rower do niego przyszedł. A jak zawsze coś kupuje, to coś na wypasie. Przyszedł do mnie nowy rowerek, macie tą bestię. Pierwszy dźwiękowy rowerek. Smart do karbonu jest ostry. A czemu oni ci dali dwie różne opony? Hej tu, w dzisiejszym odcinku lecimy do Cebola, ponieważ powiedział mi, że nowy rower do niego przyszedł i chce zrobić unboxing, więc co? Ja jeszcze nie wiem, co to jest, więc jestem ciekaw. Lecimy do niego, już jestem niedaleko i zobaczymy, co on dobrego kupił, bo jak zawsze coś kupuje, to coś na wypasie. Oczywiście sub, social i ciśniemy. Uwaga. Wchodzimy jak do siebie. Na pewno będzie śmiesznie, więc oglądajcie do końca. A w kolejnym odcinku testy. Cześć! Kto nas tu wita? Sefo. Dobra, idziemy, zobaczymy. Siemano. Wjazd na chatę. Jo, siemano. Trzeba. Że kręcimy jakiegoś odcinka. Kręcimy odcinka, bo podobno do ciebie rower przyszedł. Tak, przyszedł do mnie nowy rowerek. Tu jeszcze macie... nie wiem, co to jest, więc nie zdam. Tu macie tą bestię. Dobre, co? Dobra, dawaj kartoniksa. Tutaj, tak? Tutaj stoi bestia. Uwaga. Tak, porządeczek, tak. O! Opa! To jest kolejna bestia, nie moja. Cebuś tutaj w swoim rewirze. Uwaga. Już tutaj co nieco można zdradzić, patrząc na pudło, ale ja jeszcze nie wiem, jaki kolor, bo może być to kolor w dwóch wariantach, albo brązowy albo srebrny, więc jestem ciekaw. No i co? Co powiesz? Jesteś podjarany czy nie? Tak, pierwszy dirtowy rowerek. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no to co? Otwieramy tego bydlaka. Tak jest, otwieramy. Jak w S-Worksie, jak w Cyk. Dobra, jeden. Jedno. Oczywiście wszystko zostawiamy na pamiątkę. Dobra. Słyszałem, że to jest ekorecyklingu, że robią z butelek. Ej, pana tego. On chyba bardziej najarany na twój rower nie jest. Szef nam pomaga. Szefi to będzie gwiazda tego filmu. Nie rower, tylko pies. Uwaga. Teraz zaczynamy. Co tutaj mamy? Brązowy kolor. Nic więcej nie mówię. Kółko. Dobra, otwieraj. Od razu. Nie przygotowałem się do tego. Musimy skorzystać z innych narzędzi, Sefo, niż są do tego. Weź mi to otwórz, Sefo. O proszę, jak tutaj ciśnie. Dawaj, Malina, ciągniesz. Dobra, już się wyciągnę. Ciągnij. Uwaga. Ty. Cyk. A czemu oni ci dali dwie różne opony? Bo tak jest, Wolsza. Nie widziałeś, Malina? Nie wiedziałem. Proszę bardzo, koło bardzo leciutkie. No faktycznie. Takie, no. Tutaj zgrabne. Takie szybkie wentylki. Na pewno je pogubię. Dobra, dawaj, dalej lecisz. Druga rzecz. Jakąś pakę masz tutaj, pokazuj. Tutaj, cyk. Nie rozwal. Zobaczymy, jakie to będzie siodło, bo już spekuluję, że to może być siodło. Co ty gadasz, to są gripy. Sefo, co powiesz o rowerze? Byś się odezwał do odcinka, nie? Sefo chyba jest bardziej kartonikiem zainteresowany. Tak mi się wydaje. Shred, ten o, coś tam, nie wiem. A wiesz, kogo to jest siodełko? Nikowinka? Tak jest. Proszę bardzo. Ja pokaż mi. Nie, bo ty mnie zawiniesz ze specjala. Ej, ale przyjemne. Fajne, ale jakieś takie małe. Mamy tu coś jeszcze? Jest coś. Patrz, tutaj jeszcze. Zrób tu zbliżenie. Dragi dostałeś. Zrób tu zbliżenie. Ej, chłopie, ale fajny. Pokazuj, co tu masz. Na, uwaga. Tani plastik. Jebie taniochą. No. Ukłana marka. Dobra, weź to wywal. To nie jest potrzebne. Siodło. No, siodło. Odstaw. I teraz co? Teraz rowerek wyjeżdża. To jest chyba bagno. Bagno? Dobra. Bagno. Dawaj go. Wyciągaj. Nie no, że tutaj. Ej, ale fajny jest, co prawda 50 już takich na Poznaniu widziałem, ale dobra. Oj, tu chyba smart trzeba wywalić. Ej, ale czekaj, uwaga. Sefo, zostaw kierownicę tu. Ujebie mały. Sefo. To jest wasze życie z interierem. Brat wali bokiem.
uspokój się. Uwaga, uwaga. Satisfying. Uwaga, o tak. Odrywaj wszystkie literce. O tak, dawaj. Uwaga, ty. Tutaj widać. Ej, porysowane. Dawaj, dawaj. Tutaj widać, mam dobra marka, nie wspadają na smarza. Stąd weźmiemy smar na ten. O tak. Petardino. O tak. O. Dobra. Trzymaj se to. To trzeba wywalić. I co powiesz, jak ci się na pierwszy rzut oka podoba? Ej, nie z tego debilu. Dobra, Sebuś tutaj z psem się zabawia, a ja ten odlepię. Od spajka do spajk. O kurde, do palca mi się przykleiło. I co tutaj nam się odkrywa? Roko, szoko, pajk. Pikę. Pikę. Pikujemy. Jak ten. Z Brawl Stars czy jakoś tak. Aha. A nie, to był spajk, a nie pajk. Dobra, synek, twój rower. Twój rower to otwieraj, nie? Ty, idziemy po kombinerki. To idź. No jak na razie jest mega fajny rowerek, mi się podoba, lecz no Specialized P3 jest o wiele lepszy, tak? Tutaj nie ma co mówić, ale tutaj proszę bardzo, jaki pieniądz, nie mogę tego otworzyć. O, tutaj zestawik, zestaw małego mechanika. O kurde. A ty jesteś głupi. Czekaj. No zamknij łeb. Jaki debil. Ja pierwsza. Dobra, widać, że chyba pierwszy raz używasz zestawu małego mechanika. O Boże. Jak powiesz, podjarany, niepodjarany? Bardzo podjarany jestem i no pierwszy dirtowy rower, nie? Nowy. Zobaczymy jak to będzie. Ja z ogólnie, generalnie, szczerze wam powiem, że ja zawsze tak uwaga. Mam. Ole gówno. To musi wylecieć, nie? A nie, są miękkie. Nie, są źle. Miękkie. Są miękkie. Nie jest źle, ty miałeś gorzy. Nie. Tak. Nie. No. Specialized jest lepszy. No, no, gratuluję pomyślunku. Tajlinka dobrze przełożona, jak widać. Kilbastian działowy dobrze robi. Co tu się dzieje? No dobra, przekładaj to już tego. Żeby nie porysować. Weź rękę, synek. I weź. Czekaj, bo imbusa zgubiłem. To nie gub imbusa, czekuj, podkładek mnie gub. Dokręcamy tutaj. Sebuś już tutaj zajmuje się tuningiem gripów. Ej, ale wiesz, że to jest... To nie jest do tego w ogóle. To nie jest do karbonu. Czy jest? Czekaj, bo... Generalnie tutaj dostałem jakiś smar. No nie, bo nie ma tych drobinek chyba. To nie jest do tego, do no dobra, karbonu. Ale czekaj, bo generalnie użyjemy go tymczasowo, trzeba go użyć. Ty... O, może chyba jednak ma te drobinki. No chyba ma. Czekajcie, bo ja słyszałem, że smar do karbonu jest ostry. Ale tam, tu masz napisane, że to jest do aluminium i do karbonu. Aha. Faktycznie. Ej, ale... Faktycznie ma jakieś drobinki tutaj. Dobra, to jest aluminium, nie? Myślę, że będzie płacił za Ośkę, nie? Kto? Nie wiem. Ten, kto dał smar, żalniak. S? Dobra, dawaj. Dawaj kółko. Teraz trzeba starannie to zrobić. Oj, ty fakt... O, dobra, jest. Siedzi. Dobra, wkładamy Ośkę. Proszę bardzo, jakie... O Jezus, oba. Oba! No jest git. No właśnie, hop. I Sebuś już tego nie ma właśnie. No zostaw, kurde. Kurczę, pieczarka, ale fajny patent, taki kondon na ten... Na... Handon? Kondon. Handon. Handon! Hyś. Jeszcze nie dotarty. Kurczę, aż chce się upalać. Patrz, dobra. Rzadko wchodzi. No bo ile smaru nawalone. No tej! Dobra. To nie jest do XC. Dobry. Ale dobra, generalnie jak wizualiz...
wizualizacja. Wam się podoba tutaj ten rowerek, no myślę, że jest mega spoko, ale no niestety jest dość tani, dlatego każdy go ma, bo jest bardzo jakby znany przez to, co że tu jest, za pedałki są? Przez to, że jest tani, a Seba tutaj właśnie wyciąga pedały. Wojtek mówi, a ten pokazuje pedały. Tutaj od wujka Tomka, on mówił, że lewy pedał, czyli no, tak jak na przykład Wojtek lewy Twix, to... Daj on nie odróżnia lewego od prawego, ty. Bo jest dzbany. To masz napisane. To się coś różni? Tak. Czemu rzucasz pedałem? No bo... Daj smar. No bo to jest pedał. Smar. A ja nie wiem. Ej, żalnie, jak ty gorzej nagrywasz niż Seba, to ciężko pobić. No. Dokładnie, tak było. Dobra. Żalnie, jak nagrywaj, bo to ważne. Jak pedał mega, wsadzamy. Mega ważne. Dobra, dajemy delikatnie, delikatnie smaru, żeby to dało się wykręcić. Ja on wszystko daje na trawę. I teraz przykręcamy. Nie pamiętam, ej, daj im duszę. Nie pamiętam, w którą stronę. I czekaj. Więc tak naprawdę jeszcze ten pedał i drugi. I będziemy mieli skończony, złożony Sebusia rowerek. Gdzie skończony? Tak naprawdę... Jeszcze koła trzeba napompować. No dobra, ale wiesz, tak żeby jeździło. Ludziom w tym mieście brakuje uśmiechu, sztywni jacyś chodzą. Dobra, no. Uwaga, dawaj. Blej, dawaj. Pierwsza rundka. O kurde. O, ale trze. Chyba drajminko. I co, Sebuś? Fajny? Podoba się? Tani? A dobry? Jeszcze nie wiem, w kolejnym odcinku będziemy testować. Obserwujcie. I wtedy dowiecie się, czy tanio to znaczy dobrze, a nie na odwrót. Więc oczywiście zostawiacie łapkę w górę. No jeszcze oczywiście wpadajcie na social media, do Sebusia też możecie wpaść, tak tutaj jest. Tak. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku już z testów, no i elo. Siema.